Hej wszystkim, dzisiaj chcieliśmy zaprezentować urządzenie 222 Dual Pulse Synergia marki Magnum. W zestawie tego urządzenia znajduje się oczywiście źródło, pancerz czerwony do drutu 1012, wężyk gazowy, zestaw do przezbrojenia urządzenia na stal, seryjnie jest ustawione pod aluminium, uchwyt spawalniczy KD24. On też jest przezbrojony pod aluminium. Kabel elektrody wraz z zaciskiem. Uchwyt elektrody MMA. Prostą maskę spawalniczą. Szczotkę drucianą z muteczkiem. I instrukcję obsługi. Pokażemy Wam, jak przystąpić do spawania aluminium, czyli musimy sobie przygotować urządzenie pod dany drut. Tu będziemy spawać drutem 10ALMG5, czyli z dodatkiem magnezu. I teraz tak, zaczniemy sobie od uchwytu. W uchwycie już seryjnie jest założony pancerz teflonowy. Czerwony jest do drutu 1012 i tak, ja właściwie polecam do tego urządzenia z 0,8. Myślę, że będzie ciężko na takim uchwycie, ponieważ będzie się zwijał. I teraz są dwie szkoły jakby przygotowania urządzenia, właściwie uchwytu do spawania aluminium. Pierwsza polega na tym, że po prostu wkładamy ten pancerz w gniazdo euro. Tu jeszcze nie ma rurki prowadzącej. Teraz tą rurkę przycinamy na odległość taką, że jeżeli tu się kończy rolka i tu będzie już wychodził podawany drut, to po prostu ucinamy to tutaj. I to jest jakby prawidłowa opcja. Druga szkoła jest taka, że zakładamy sobie tą rurkę tu w podajnik i ona służy do prowadzenia wszystkich rodzajów drutów właściwie. Tym, że wtedy pancerz w uchwycie ucinamy na równo, czyli tutaj. Także to myślę, że też jest proste. Niemniej jednak my zrobimy wersję bardziej książkową, czyli przeprowadzimy sobie pancerz przez całe gniazdo euro. Później jak będziemy przechodzić na spawanie stalą, to sobie założymy tę rurkę, bo to jest bardzo ważne. Więc tak, ucinamy tu, gdzie się kończy rolkę. No. Teraz założymy sobie drut. Docisk sobie ustawiamy 3-3,5, biorąc pod uwagę, że uchwyt ma 3 metry, w zupełności wystarczy do stali. Jeszcze wcześniej musimy sobie zweryfikować rolkę podającą drut, na jakiej jest średnicy ustawiona. Rolka jest opisana tu z tej strony, jeżeli jest 10U i 12U, to znaczy, że jest do aluminium. Od razu pokażemy rolkę do stali. Rolka do stali ma 10V i 0,8V. Istotne jest V. V jest po prostu do stali, U jest do aluminium. Więc tak, jeżeli mamy drut 10, czyli ustawiamy na rowku 10U,
to jest rowek od wewnętrznej. Zakładamy. Po prostu musi to działać. I teraz przechodzimy do ustawień. Pokażemy Wam, jak pospawać blaszkę aluminiową 1,5 mm drutem 1.0 aluminiowym z magnezem. Do tego ustawimy urządzenie tak, że tutaj podwójny puls, tu aluminium oczywiście. Dalej przejdziemy sobie do ustawień bardziej zaawansowanych. Tu ustawimy sobie częstotliwość pulsacji, czyli 1 Hz, to jest 1 sekunda i to jest jedna zmiana, czyli cały cykl. Czyli 1,6 będzie ok, żebyśmy nadążyli spawać. Tu ustawimy sobie regulację balansu pulsacji. To będzie 50/50, czyli będzie 50% jednego prądu i 50% drugiego, czyli 50/50. Tu mamy amplitudę dwóch prądów, czyli prądu bazy i prądu szczytu. Tu wygodnie mi się spawało na 35% przy tak cienkich elementach. I tutaj zostawimy sobie korektę wartości napięcia prądu szczytowego i bazowego. Tu mamy prędkość dojazdową drutu, też niech zostanie na 2 metry na minutę i tu czas wypływu gazu. Nie potrzebujemy wystudzać jeziorka na tak cienkich elementach. I prąd ustawimy do tak cienkiego materiału, tak jak nam sugeruje urządzenie, czyli na 1,5 mm. I korektę na razie sobie ustawimy na 0%. Ona służy nam do ustalenia wysokości łuku. Będziemy musieli zmniejszyć korektę, jeżeli zauważymy, że łuk jest za długi, lub zwiększyć korektę, jeżeli uznamy, że drut wchodzi nam w materiał. Więc to tyle, próbujemy. By pospawać stal czarną, gdzie spawaliśmy wcześniej aluminium, musimy przyzbroić urządzenie. Zaczniemy sobie od zmiany rolki podającej drut. Będziemy spawać 0,8, czyli 0,8V. Ok. Odetniemy sobie uchwyt. Zamiast wprowadzonego pancerza w podajnik założymy sobie rurkę prowadzącą drut. Ona zapobiega nam się krzywieniu rurki zaraz za rolkami i stabilizuje nam zarazem drut, by nigdzie nam się nie załamał. I ona musi nam sobie dojść do rolki tutaj i kontrujemy ją nakrętką w eurognieździe, żeby się nie przemieściło. Ok. I pozostaje nam wymiana pancerza teflonowego. Na stalowe do spawania drutem stalowym. Końcówkę już sobie odkręcimy. Ta końcówka jest do spawania aluminium. Musimy założyć 0,8 do stali. Łącznik też potrzebujemy zdjąć, by pancerz nam wyszedł z tej strony.
sobie, tu sobie już zakręcimy. To, co wystaje za dużo, musimy sobie uciąć na tyle, żeby łącznikiem spiąć sobie, żeby ten pancerz nie był luźny. Zawsze łącznik musi trochę ten pancerz wepchnąć do środka. W ten sposób. Ok. Teraz końcówka 0,8. Zaczynamy ustawianie urządzenia. Jeżeli urządzenie już mamy przezbrojone, to znaczy rolki założyliśmy do stali 0,8V, założyliśmy pancerz niebieski do 3-metrowego uchwytu, zmieniliśmy końcówkę prądową, możemy przystąpić do zmiany ustawień. Wcześniej spawaliśmy aluminium, więc teraz będziemy spawać stal w migu zwykłym. Tu ustawiamy stal czarną. Gaz mamy oczywiście taki, jak sugeruje urządzenie, czyli argon 82%, 18 CO2. Drut 0,8. Grubość materiału, jaką będziemy spawać dzisiaj, to jest 4,35. Możemy założyć, że to jest 4,40. Taki parametr też sobie ustawimy na urządzeniu. O, w ten sposób. Korektę na razie ustawimy sobie na 0. Jak będzie potrzeba, to ją zmienimy na plus lub minus, czyli więcej napięcia lub mniej napięcia. Także przystępujemy do spawania. Proszę pamiętać, jak spawarka, to magnum.